Alicja, gdzie dzisiaj lecimy? Do Sierakowa na wycieczkę zapoznawczą z naszą piękną polską naturą, z pięknymi kobietami, z Gdoką. Gdoka obczaja teren. Piękny autobus Kuleczka stoi tam za nami właśnie tam. Przejechaliśmy właśnie przez Opalenicę. Jesteśmy w Rudnikach. Mikorzewo. No, to jest Mikorzewo i jedziemy do Trzcianki. Zachodniej. Zachodniej. Moi drodzy, jesteśmy w tym momencie w Zygmuntowie. Jest to osada. Piękne widoki. Tam chyba są fragmenty tej osady, nie widać przez mgłę. Mają prąd, jak widać, linie energetyczne. Piękne drzewa, piękna złota jesień. W Pakosławiu jesteśmy w plaży w Pakosławiu. I tu jest pałac. Pałac w Pakosławiu. W Pakosławiu, indeed. Ale zamek? Posadówek posadowo. Tak, nic tu nie ma. Okej, jesteśmy w Lwówku i został on zbity i wrócił do macierzy Polski. Julia jest szczęśliwa, bo jesteśmy w Lwówku. Julka, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Berdychowie. Tak. Moi drodzy, jesteśmy teraz w Pniewach, w województwie wielkopolskim. Jest to miejscowość, która liczy 7 tysięcy mieszkańców i leży nad jeziorem Pniewskim. Jest to powiat szamotulski. Za dużo nie widać, ponieważ siedzimy w autobusie, ale bardzo ładne widoki miasta. Wjeżdżamy właśnie na tereny mologlacjalne i będziemy też spółki, takie jakieś pagórki, niefajne rzeczy. A cmentarz, który przed chwilą mieliśmy, to był cmentarz sióstr Urszulanek, które mają podobne nagrobki. Pozdrawiam. Jesteśmy w Rudce i jest tu Jezus. Jesteśmy w Białokoszy i jest tutaj takie ładne jezioro, ale go nie widać. Jesteśmy nad jeziorem Chrzybskim, na punkcie widokowym Łężeczki. Kochani, tam widzieliśmy pomnik grzyba. Jesteśmy teraz nad jeziorem polodowcowym. Lodowiec był tu 14 tysięcy lat temu. Głębokość to maksymalnie 15 metrów, leży 48 metrów nad poziomem morza, 300 hektarów obejmuje i tutaj na mapie możemy zauważyć, że ma taki charakterystyczny takiego ludka, tu ma ręce i głowę, a tu resztę tłowia i jest to jezioro Chrzybskie. Piękne widoki, zapraszamy. Kochani, aktualnie znajdujemy się w Rudniku, proszę podziwiać. Takie właśnie mamy widoki w Rudniku. W Rudniku, tak. Dziękuję za uwagę. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy sprzecznie na Górze Głazów. Tak, właśnie tak. Bardzo piękne głazy. Pozdrawiamy. Co robimy właśnie? Obliczamy wagę skały i pewnie w tym w tej torbie jest kartka z napisanym ile waży, nie? Wjeżdżamy właśnie z Góry Głazów, która była bardzo ciekawa, przyswoiła nam bardzo wiele trudnych zadań, ale daliśmy radę. Jesteśmy w Jaruszewie i obok było właśnie jezioro Jaruszewskie, które teraz widać, albo nie widać. I obok jest park Sierakowski. Kochani, jesteśmy w Sierakowie. Słuchajcie, wjechaliśmy Pan do Sierakowa. Teraz mówi.
Po lewej stronie mamy kościół parafialny, barokowy. Zaraz Fundacja pokażę. Opalniki, kościół pobernardyński. Jesteśmy tak. Z przewodnikiem. Będziemy mieć czas wolny w Sierakowie na rynku. Dostępny. Będziemy chodzić i zwiedzać. I zaraz... Co to jest? Warta albo do stylu war, albo do pół warty. Gdzie jesteśmy? W Muzeum Zamku Opalnickim. A obok co jest? Warta. Jesteśmy właśnie obok Warty, nad Wartą jesteśmy. Natalia, co to za znak? A jaki znak? Który? Ten posąg. W sumie to nie mam pojęcia. Powstania. No to powstania. To już wiesz. Piękny sklep, zawsze chodzimy przez pasy, a tam mam piękny sklep. On nazywa Lewiatan. W barwach ukraińskich. Biało, żółte. Żółte, niebieski. Dziękuję. Gdzie jesteśmy, Janek? W Sierakowie. A co się tutaj znajduje? Znajdowało. Stary budynek żydowski. Dziękuję. Gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy pod kościołem poewangelickim i jest między innymi w środku biblioteka. I żeby było zabawniej, pierwotny kościół zburzyli i teoretycznie w tym roku został oddany do użytku nowa wersja tego kościoła, zbudowana według starych rysunków. A tutaj znajdują się ryby. Karp. Sielawa. Neuntus. Bardzo ładne rybki. Kościół poewangelicki, tu mamy Wartę, która meandruje. Akurat w tym odcinku nie, ale jest prosto. Jesteśmy w mieście, w którym króluje Warta Sieraków. Jesteśmy ale... w Sieraków, tam mamy pomost na wodzie. W tym miejscu właśnie cumują statki. I co one robią jeszcze tutaj? Płyną. Zjeżdżają tutaj i ślub do wody. Jesteśmy właśnie w kościele. Jestem pod kościołem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Dziękuję bardzo. Mieliśmy właśnie cmentarz kalwinistów.